Jednym z najszybciej uruchamianych antykryzysowych wsparć dla przedsiębiorców była pożyczka z Urzędu Pracy, która, jak się okazało, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Od początku funkcjonowania tarczy antykryzysowej, czyli od 1 kwietnia, do urzędu wpłynęło ponad 4360 wniosków. Te wnioski mogą być składane cały czas, czyli to jest nabór ciągły. Rozpatrzone zostało 99,9%, bo te wnioski już nie w tak dużej ilości jak do tej pory wpływały, ale cały czas napływają. W związku z tym staramy się już na dzień dzisiejszy je rozpatrywać na bieżąco. Kiedy po raz drugi zmieniono zasady wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, urząd został zasypany wnioskami. Została wprowadzona możliwość składania wniosków o pożyczki od firm jednoosobowych, niezatrudniających pracowników, ponieważ no, pierwsza forma samej pożyczki dotyczyła tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorców zatrudniających przynajmniej jednego pracownika. Natomiast zmiana w tarczy antykryzysowej, która nastąpiła właśnie na przełomie kwietnia i maja, wprowadziła możliwość ubiegania się o pożyczki dla jednoosobowych podmiotów i wtedy no, dziennie wpływało kilkaset wniosków. Z biegiem czasu zmianie uległy również zasady umarzania pożyczek. Pierwotnie każdy beneficjent wsparcia miał po upływie 3 miesięcy składać wniosek o umorzenie pożyczki. Ostatecznie jednak znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej zwolniły przedsiębiorców z tego obowiązku. Urząd Pracy aktualnie sam sprawdza, czy beneficjenci pomocy rządowej utrzymali swoje firmy w stanie aktywnym i ci, którzy ten warunek spełnili, nie muszą już pilnować terminów. Przepisy zmieniły się na korzyść i pożyczkobiorców, i tak naprawdę urzędu, ponieważ unikniemy w ten sposób drugiej fali konieczności składania wniosków przez przedsiębiorców. I w związku z tym tarcza czwórka wprowadziła umarzanie automatyczne, czyli urząd na podstawie danych, które mamy w naszym systemie, sprawdza, czy działalność była prowadzona przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki i jeżeli taki fakt zostanie stwierdzony, pracodawca otrzymuje od nas pismo potwierdzające, że pożyczka wraz z odsetkami została umorzona. Właściwie w miesiącu lipcu rozpoczęliśmy procesy umarzania tych udzielonych pożyczek, także tutaj rozsyłamy listy dla wszystkich pożyczkobiorców. Jeżeli wniosek był składany w wersji papierowej, tradycyjnej, więc wtedy wysyłamy takie pismo pocztą tradycyjną. Jeżeli był składany w wersji elektronicznej, odpowiedzi w sprawie umorzenia pożyczki należy szukać w wersji elektronicznej, bo w takiej formie wysyłamy odpowiedź. Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie wnioskowali o tego rodzaju wsparcie, nadal mogą się o nie ubiegać. Wartość pożyczki to 5 tysięcy złotych. Obowiązek zwrotu wsparcia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy przed upływem 3 miesięcy od daty wypłaty pożyczki zakończą swoją gospodarczą działalność.